Dobra, to kontynuujemy dalej naszą rozgrywkę. Miało to być Pogo. A tak. Auć. Ten Pogo tak nie wyszedł. Jak biega. Się zblokowałem. Dwa życia zabiera jednym walnięciem. O, w końcu. Się to pokonało. Szczerze. Lepsze jest pogatak na wciśnięcie. Nie, dotknięcie jest lepsze, bardziej zręczne. Okej, tu jest ten pierwszy tak zwany boss. Taki główny boss w sensie. Na razie sobie go darujmy. Thank you.
PC. Skrót otworzyłem. Dopiero będę mógł później coś otworzyć. Ale gra jak na grę indie to epicko wygląda, muszę przyznać. A, to są te żołnierzyki całe. Ała. Matka gruzlerów. Auć, to dało. To też. Auć. 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 Wiedziałem. Trzeba się wczuć. Ja się zamyśliłem. Trzecia szybka podróż. Którą można pobudzić? Ouch.
ataku. Aha. Czyli jak atakujesz tak, to ja muszę w drugą stronę, okej. Aha. Chciało ci się teraz tylko ataku. Serio? Serio? Że mogę się podleczyć jeszcze trochę. Aj! Akurat musiało zacząć atakować. Ciężki przeciwnik. Ouch. A jestem nowa w takiej gierki. Serio? Dasza umiesz robić? Nie posądzałbym się o to. Już pewnie z trupem prawie, że... A, w końcu. Czekaj, trzeba spokojnie. No i co z tego, że cię pokonałem?
A okej, okej. To tego jeszcze nie miałem. Czyli ja chyba jeszcze z tobą nie walczyłem, jak wcześniej grałem. A. Kurna. Nie, że jest na dotknięcie. Pogada. Co tu jest ciekawego? Łajzo, ładasz mieczem jak pało. Esmy, jak głęboko jeszcze musimy zajść, co? Kim jesteś? Już rozumiem, to ta stara wioska, co za dziwny sen, który mnie tutaj przywiódł. Gdyby nie ty, pewnie nigdy bym się z niego nie wybudził. Jestem Sly, zwykłem prowadzić spokojne życie w Richmond. Powietrze, to rynek mi nie sprzyja, więc najlepiej będzie, jeśli tam wrócę. Odejdź mi, jak być w Richmond, będę tam jedyną przyjazną twarzą, on tak potrafię się godnie dzięczyć za twoją pomoc. A znajdziesz te ruiny, odważnie. Mnóstwo waleczych wędrowców przepadło w szczerze tych starych jaskiń. Ty dzierżysz ze sobą ostrze i już na pierwszy rzut oka mogę stwierdzić, że umiesz nim władać. Sly. Pewnie do tego typa będę mógł dopiero później dojść. Śmieszka. Dobra, pójdźmy do Dirtmore, zobaczmy co on ma na odwdzięczenie się. Dobra, nie chcesz walczyć, to nie, nie będę cię ganiał. Przy okazji wydamy trochę geo. Niech to nasz pikarz powrócił, przyszedł do swoim przed chwilą, liczy na to, że podzieli się z winą z moimi powieściami, a zdaje się, że go nie będę, być może to było dla niego zbyt wiele. Jeśli jesteś zainteresowany jego artykułem, uważaj, ty typek ostro się targuje, brak konkurencji w tym problem, to jest złe dla rynku, nie żebym on sam narzekał. Akala, im kuno. Dobra, dzięki robaku. Opom Sanjo. Papa nada. A tych rogaczek szlaków. Znacznik gorących źródeł. Znacznik ławek. Okay.
to tutaj powinien być jakiś typo. Albo to może później będzie. Nie wiem. Póki co nikogo nie ma. Sude. Witaj, widziałem, że znowu się zobaczymy. Jak ci się podobał mi mały, przytulny sklepik? Całkiem nieźle się tu urządziłem. Przydając stare biskotki podróżnikom takim jak ty. Spędzisz podróż w głąb Rumi, mam tutaj kilka drobiazgów, które mogą zwiększyć twoje szanse przetrwania. Patmas, cio! Dziewczęta jajo może być ciekawe. Okmania! Chcesz, że otworzysz ślad z mampami naprzeciwko, cóż, myślę, że odrobinę konkurencji nie zaszkodzi. Może ja również powinien zaszczytać mapy? Czy może to zbyt agresywne posunięcie, hech? Wszystko jest zezwalane w świecie, którym rządzi Geo. Ty wolę, masz! Z kieszeni się potrzebujesz więcej Geo, udaj się do ruin na dole i zapoluj. Uważ tylko, żeby nie zbłądzić w mgle. Ja zamierzam skądś na dół, by cię ratować. Papa sude! Okej. Trzeba zbierać czyste geo. Ty dziur. Sodo. Wcześniej tu grałem, to gdzieś tu było gorące. A, już wiem. Nie musimy, gdzie muszę się udać. Wyżej muszę iść. Thank you.
że wcześniej tu weszłam, ale widać nie. Gorące źródełko. Coś jest, bo nie mam dasza. Ouch. Pusto, bo się wyprowadził ziomuś. Kurka. Pójdzie się na pomoc, trzeba uzbierać na ten zbieranie geo.
trochę chodzenia jest, powiem, że nie. Spoko, ziomuś. Tu powinniśmy coś dostać tego ziomusia, co płakał. Tej czownicy. Dobra, to do następnego razu.